W poprzednim filmie mówiliśmy o tym, co to znaczy, że odwzorowanie f ze zbioru x w zbiór y jest odwracalne. I tutaj przypomnę definicję. F jest odwracalny, jeżeli istnieje g z y do x, czyli w drugą stronę, prawda, tutaj, takie, że odpowiednie dwa złożenia są identycznością na x lub identycznością na y, znaczy i jedna jest identycznością na x, drugie jest identycznością na y. Okazywało się wtedy, że takie g, o ile istnieje, to jest jedyne, oznaczaliśmy je f do minus pierwszej i nazywaliśmy odwzorowaniem odwrotnym do f. Tu jest rysunek, który ilustruje te dwa złożenia, to znaczy po pierwsze biorę dowolny punkt x, aplikuję do niego f, a do wyniku aplikuję g, to wracam do tego x, od którego wyszedłem. To jest ilustracja dla tego warunku. No a dlatego jest podobnie, tylko biorę dowolny y, aplikuję najpierw g, a potem f i wracam do tego punktu y, od którego wyszedł. To jest bardzo, można by rzec, elegancka definicja, tylko ona ma taką wadę, że nie bardzo wiadomo, jak to g znaleźć, jak zbadać, czy takie g istnieje. I w tym filmie zobaczymy, że ta definicja jest równoważna pewnej innej definicji, która jest bardziej praktyczna i którą właściwie zastosujemy, aby sprawdzić, czy odwzorowanie f jest odwracalne. I ta własność odwzorowania f jest następująca. Dla każdego y istnieje jedyne x spełniające równanie f od x równe y. Tak? Czyli biorę sobie dowolny punkt y, piszę takie równanie i szukam x, które mi to równanie rozwiązuje. Teraz, jeżeli dla każdego y mogę znaleźć jedyne takie x istnieje, tak? Czyli istnieje rozwiązanie i jest ono jedyne, to wtedy zobaczymy, że to jest równoważne odwracalności odwzorowania f, czyli wtedy mogę skonstruować to odwzorowanie odwrotne. No i oczywiście łatwo się przekonać, że to odwzorowanie odwrotne to będzie właśnie rozwiązanie tego x, tego równania. Dla każdego y jest tylko jedno, więc mam pewne odwzorowanie z y do x i to będzie odwzorowanie odwrotne. Dobrze, ale najpierw zobaczmy, że rzeczywiście jeżeli f jest odwracalne, to spełnia ten warunek. No i w tym celu skorzystajmy z tych dwóch własności. Mianowicie napiszmy najpierw, prawda, to f ma dwie własności, istnieje w do minus pierwszej takie, że te dwa złożenia są odpowiednio identycznością na x, identycznością na y, więc pewnie z tych warunków musimy skorzystać. Czyli wiemy, że to jest coś takiego, to jest równość odwzorowań, prawda, więc mogę włożyć tutaj dowolny argument, czyli dla każdego y, to jest skrót dla wyrażenia dla każdego y, f złożone z f do minus pierwszej od y równa się identyczność na y zaaplikowana do y, no ale to jest y, tak? A co to jest? No to jest złożenie odwzorowań, czyli to jest f do minus pierwszej od y, no i równa się y, tak? Czyli dla każdego y, no mam pewne x, to jest mianowicie to x, prawda, które rozwiązuje mi to równanie. Wobec tego dla każdego y no istnieje taki x, mianowicie to jest f do minus pierwszej od y. Więc wiemy, że dla każdego y rozwiązanie istnieje. Teraz zobaczmy, że ono jest jedyne. Tak? Czyli czy może się zdarzyć, że są dwa rozwiązania, czyli w szczególności, gdyby dwa rozwiązania były, to byłyby dwa punkty w x, które spełniałyby taką równość, prawda? No bo to by było y i to by było y, tak? Jakieś tam y. Czy może tak się zdarzyć? No, skorzystajmy teraz z tego. Otóż mam dwa punkty w y, które są równe, wobec tego do obu mogę zaaplikować f do minus pierwszej. No i ponieważ to jest odwzorowanie, no to oczywiście wartości będą takie same. No ale co? To jest identyczność na x zaaplikowana do x2, prawda? Korzystam teraz z tego warunku. Korzystam teraz z tego warunku. No to to jest x2. Podobnie tutaj to jest x1. Aha, czyli mam, że jeżeli f od x1, czyli wiem, że f spełnia taki warunek, jeżeli mam równe wartości, to z tego wynika, że mam równy argument. Czyli rzeczywiście rozwiązanie jest jedyne. Czyli po pierwsze, wiemy, że rozwiązanie istnieje i to wynika z tego, że to złożenie jest identycznością i wiemy, że jeżeli jest jedyne, to wynika z tego złożenia.
I chciałem jeszcze pokazać, że oba te warunki są konieczne. Tutaj przygotowałem dwa takie przykłady, łatwiutkie, które ilustrują to, że oba te złożenia są konieczne. Bo inaczej to nie jest prawda. Czyli tak, tu mamy prosty zbiór x, to jest 1, 2, 3, y jest AB, dwie literki. No i tak, f to jest takie odwzorowanie, które, no właśnie, jedynce, dwójce przypisuje A, trójce B, no a G określam sobie tak, że A przechodzi na jedynkę, a B na dwójkę. Wtedy co to jest F złożone z G, no w tej kolejności? No to patrzę, A przechodzi na jedynkę, jedynka na A, czyli A na A, B przechodzi na trójkę, trójka na B, czyli B na B. Aha, czyli F złożone z G to jest identyczność na Y. No ale co to jest F, G złożone z F w tą stronę? No to patrzę, jedynka na jedynkę, dwójka na jedynkę, trójka na trójkę. No to nie jest identyczność na x, prawda? No i oczywiście równanie f od x równe a na przykład ma dwa rozwiązania, mianowicie 1 i 2. Ale jednocześnie każde y jest obrazem pewnego x, prawda? Czyli takie równanie f od x równe y no ma rozwiązanie zawsze, prawda? Bo albo y jest a, to wtedy ma dwa rozwiązania, 1 i 2, albo y jest b, wtedy ma jedno rozwiązanie, 3. Czyli może być tak, że jedno złożenie jest identycznością, drugie złożenie nie jest identycznością, no i wtedy bywają równania, które mają dwa rozwiązania, czy też więcej. Teraz drugi przykład w pewnym sensie odwrotny, czyli mam teraz x ma 1, 2, y to jest ABC, f to jest 1 na A, 2 na B i określam sobie G w ten sposób, że A przechodzi na 1, B na 2, C też na 2. Wtedy co to jest to złożenie? G złożone z F? No, jedynka na jedynkę, dwójka na dwójkę. No, w ogóle C tutaj, prawda, w tym złożeniu C nie występuje niejako, czyli mam, to jest rzeczywiście identyczność na X, prawda? 1 na 1, 2 na 2. Teraz złożenie w tą stronę, no patrzę, A na 1, 1 na A, czyli A na A, B na 2, 2 na B, czyli B na B, no ale C na 2 i 2 na B, czyli C na B. To nie jest identyczność na Y, no i widzę, że równanie F od X równe C właśnie nie ma rozwiązania, tak? No bo nie ma takiego x, który przechodzi na c. Czyli tak jak korzystaliśmy właśnie z tego warunku, żeby wykazać, że f złożone z g w tą stronę to jest identyczność na y, że istnieje rozwiązanie dla każdego y, no to rzeczywiście nie jest przypadek. To znaczy, jak ten warunek nie jest spełniony, to bywają takie y, że rozwiązanie nie istnieje. I podobnie tak jak korzystaliśmy z tego warunku, tutaj, że g złożone z f miało być identycznością na x, żeby pokazać, że rozwiązanie jest jedyne, tak ten przykład pokazuje, że ten warunek jest rzeczywiście konieczny. Jeżeli on nie jest spełniony, to bywają równania, które mają więcej rozwiązań, ale każde równanie ma jakieś rozwiązanie. No dobrze, czyli teraz wracamy tutaj, czyli pokazaliśmy, że rzeczywiście, jeżeli f jest odwracalne, to dla każdego y takie równanie ma jedno rozwiązanie. Spróbujmy teraz w drugą stronę zobaczyć, że rzeczywiście, jeżeli spełniony jest warunek ten, to mogę takie g skonstruować. No i spróbujmy skonstruować to g, skoro wiem, że to rozwiązanie istnieje, to jeszcze szybko ten rysunek zrobię, prawda? Tu mam y. A tu mam x. Tu mam y. Tak, no i właśnie, wobec tego spróbujemy zdefiniować odwzorowanie g, czyli g od y, to napiszmy, to jest jedyne, wiem, że istnieje i to jest jedyne rozwiązanie równania f od x równe y, prawda? To jest moja definicja i to jest poprawna definicja, dlatego że, czyli g od y, to jest właśnie ten punkt x. Dlatego że wiem, że dla każdego y istnieje jedno rozwiązanie. Mam ten jeden x. Prawda? Czyli to jest rzeczywiście odwzorowanie z y w x
I teraz jak sprawdzam, że pewne g od y rzeczywiście jest x? Jak to sprawdzić? No, tu jest napisane. Muszę przyłożyć f do x i zobaczyć, czy to jest y. Czyli jakby te dwa zdania są równoważne. F od x równe y to jest to samo, co g od y jest równe x. Czyli mam tę definicję i teraz chciałbym sprawdzić, że rzeczywiście f złożone z g to jest identyczność na y oraz g złożone z f to jest identyczność na x. No dobrze, czyli bierzemy sobie pewne, nazwijmy może b, które należy do y i chcemy policzyć f od g od b. Co to jest f od g od b? No dobrze, ale patrzymy, co to jest g od b? Otóż g od b, no właśnie, to jest jedyne rozwiązanie równania i tak dalej. Rozwiązanie równania f od x równe b. No ale to znaczy, że jak w miejsce x w tym równaniu wstawię g od b, no to właśnie to równanie będzie spełnione. Zatem f od g od b jest równe b i to jest dla każdego b. Wobec tego to jest równe b, no, dla każdego b należącego do y. No, ale to jest dokładnie powiedzieć to samo, że f złożone z g, tak jak tutaj, to jest identyczność na y. No dobrze, znaczy wykazaliśmy sobie to, prawda? Że to tak, przy tak zdefiniowanym g, g ma, spełnia ten warunek, że f złożone z g to jest identyczność na y. Teraz może weźmy pewne a, które należy do x. I chciałbym teraz zobaczyć, co to jest g od f od a. No to jeszcze raz piszę. Co to jest g od f od a? G od f od a to jest, co to jest? To jest jedyne rozwiązanie równania. No, jakiego równania? F od x, patrzę, co to jest g od jakiegoś punktu? No, to ma być rozwiązanie równania f od x równe właśnie f od a, tak? Właśnie ten y, który, właśnie ten y, który jest argumentem g, występuje po prawej stronie tego równania. No, u nas argumentem jest f od a, czyli g od f od a to jest jedyne rozwiązanie równania f od x równa się f od a. Tak? No ale jakie jest rozwiązanie takiego równania? No na pewno, jeżeli f od x jest równe f od a, prawda, a jest tutaj konkretne, to jakie x spełniają? No z pewnością tutaj x równe a jest rozwiązaniem. X równe a z pewnością jest rozwiązaniem. Tak? No ale wiemy, że jest to rozwiązanie jedyne. Wobec tego g od f od a to jest właśnie a. No, czyli g od f od a to jest jedyne rozwiązanie tego równania. Wiemy, że a jest rozwiązaniem, ponieważ rozwiązanie jest jedyne, to g od f od a musi być równe a dla każdego a. Zatem to złożenie jest identycznością na x. Czyli rzeczywiście te dwie definicje, jakby te dwie własności, czyli odwracalność i rozwiązywalność takiego równania f od x równe y dla każdego y, to, że rozwiązanie jest jedyne, są równoważne. No i to jest, jak mówiłem, praktyczny sposób badania, czy odwzorowanie f jest odwracalne i ewentualnie szukania odwzorowania odwrotnego.